Witam was serdecznie. Słuchajcie, dzięki, że zostaliście pomimo tak późnej pory i tak, że tak powiem, licznie przybyliście na tą prezentację. Ja się nazywam Mariusz Gil. Chciałem wam troszeczkę dzisiaj opowiedzieć o temacie, który, że tak powiem, mnie od jakiegoś dłuższego czasu strasznie interesuje i udaje nam się go gdzieś tam w kilku projektach zastosować. Przy czym też od razu powiem, że słuchajcie, tutaj też nie oczekujcie, tak chyba na każdej konferencji, takiego dogłębnego przedstawienia tematu. Chciałbym was tak naprawdę zainteresować pewnymi aspektami, pokazać wam, gdzie nam się to przydało, gdzie żeśmy dali po tyłach, krótko mówiąc, jeżeli wam to kiedyś pomoże ocalić wasze, że tak powiem, godziny pracy, to znaczy, że efekt został odniesiony. Słuchajcie, ja na co dzień pracuję w takiej małej firmie Source Ministry, gdzie staramy się w różnych firmach pomagać. Z niektórymi z was mieliśmy okazję współpracować, to na pewno było fajne doświadczenie. Dobra, ale do rzeczy. Słuchajcie, zanim dojdziemy do sedna tematu, chciałem pokazać wam kilka historiek, kilka projektów, z którymi nam się kiedyś udało zderzyć i jak sobie nie poradziliśmy. Okazuje się, że wiecie, my jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś takich tworzenia architektur, pięknego programowania obiektowego, aspektowego, funkcyjnego i tak dalej, gdzie staramy się w bardzo wielu rzeczach przełożyć pewne problemy, z którymi zgłasza się do nas nasz klient, na bezpośrednie konstrukcje języku, tak? Nie wiem, czy to za pomocą jakiegoś wyrażenia, to w jakiejś, powiedzmy, postaci abstrakcji, jakichś klas i tak dalej, zamodelować problem biznesowy po stronie naszego kodu. I kilka takich historiek, związanych przede wszystkim na przykład z klasyfikacją danych. Pewien czas temu pracowałem przy takim projekcie przy sieci społecznej, gdzie bardzo mocno cierpiliśmy ze względu na to, że różnego rodzaju boty sobie po tej sieci łaziły i denerwowały, krótko mówiąc, naszych użytkowników, chociażby wysyłając do nich jakieś wiadomości. Więc biznes do nas przyszedł i powiedział tak, słuchajcie, jest to duży problem, trzeba to zablokować. Trzeba po prostu przygotować mechanizm, który będzie te boty rozpoznawał. Natomiast te boty były różnego rodzaju. Od takich bardzo prostych, że ktoś, powiedzmy, zrobił sobie prostego wgeta i naszą stronę gdzieś tam królował, co wiadomo jest bardzo proste do wykrycia, wystarczy po user agencie to odfiltrować, tak, już nie mamy problemu. Do niektórych takich bardzo zaawansowanych, które bardzo mocno udawały użytkownika. Symulowały właściwe user agenty, nie generowały 1500 requestów na sekundę, no wiadomo, że użytkownikowi to przy takim, to by prawdopodobnie zwyrodnienia nadgarstka tutaj dostał, albo tam palca. I dosyć trudno gdzieś było takie coś wykrywać. Dodatkowo biznes postawił jeszcze więcej wymagań. Mieliśmy zminimalizować ryzyko błędu. W sensie nie mogliśmy dopuścić do tego, żeby realnego użytkownika, na przykład jednego z was, potraktować jako bota i zaaplikować na was pewne działania. Na przykład, nie wiem, pominąć dostarczenie wiadomości albo w jakiś tam sposób oznaczyć was. Tak? Natomiast mogliśmy popełniać błędy w drugą stronę, w sensie mogliśmy jednak bota sklasyfikować jako zwykłego użytkownika. Słuchajcie, i co tu się właściwie stało? Okazało się, że po pierwsze, mieliśmy tonę danych, naprawdę dużo, dużo informacji o użytkownikach, o tym, jak oni się zachowują, jak są opisywani przez ten system, więc podjęliśmy tutaj próbę zrobienia tego, krótko mówiąc, tak już bardzo niskopoziomowo, IFAMI. Tak? Potrafiliśmy sobie napisać taki mini system ekspertowy, który nam potrafił tego użytkownika sklasyfikować albo w jedną, albo w drugą stronę. Powiedzieć, ok, to jest bot, a to nie jest bot. Ewentualnie to jest coś, co wygląda jak bot. Niech człowiek zdecyduje. Dobrze. Drugi temat. Przewidywanie zdarzeń na przyszłość. Rozwijałem przez dłuższy czas taką sieć reklamową z Content Discovery pod spodem, gdzie musieliśmy podsuwać użytkownikom pewne linki do kliknięcia. Natomiast to, jakie my linki podsuwaliśmy, miało przełożenie na bardzo wymierne biznesowe czynniki, w sensie KPI, ewentualnie po prostu przychód dla firmy. Tak? Jeżeli na przykład nasze algorytmy działały dobrze, w stosunku do czego na przykład, nie wiem, serwis wygenerował 100 tysięcy więcej odsłon, więc 100 tysięcy więcej displayów reklamowych poszło, no to jest konkretny przychód dla firmy. Jeżeli my te algorytmy zrobiliśmy źle, to tych 100 tysięcy odsłon nie było. Więc nagle stanęliśmy przed dylematem, w jaki sposób szacować, czy dany użytkownik może być danym kontentem zainteresowany. Jeżeli mamy na przykład 25 milionów użytkowników i powiedzmy bazę 10 milionów kontentów z jednej strony i dodatkowe, powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy dodatkowego kontentu takiego reklamowego, to w jaki sposób z tej całej puli dobierać ten kontent tak, żeby użytkownicy to klikali? I okazuje się, że to jest dosyć problematyczne.
tak? Z wielu względów. Tutaj jeszcze dodać, oczywiście biznes lubi przedstawiać wymagania, tak? Biznes przedstawia, ok, w przypadku niektórych klientów maksymalizujemy CTR-y, ponieważ oni lubią takie wskaźniki, a w przypadku niektórych innych ECPM-y. CTR to jest tak naprawdę współczynnik klikalności, ECPM, Effective Cost Per Mile, czyli tak naprawdę współczynnik, który mówi, ile zarabiamy na 1000 odsłonach. Przemnożone razy odpowiednio dużą skalę, no to tak naprawdę dosyć pokaźne liczby potrafi generować, bardzo wymierne w postaci przelewu. Obydwa te przypadki wiąże wspólny mianownik. Bardzo duże ilości danych. Znaczy, jeżeli mówimy o takich użytkownikach, tak, no to wiadomo, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, okej, dobra, każdy z nich jest opisany przez IP-ka jakiegoś, przez przeglądarkę, przez user agenta, przez czas, w jakim on nam te odsłony generuje. Jesteśmy w stanie sobie, uwierzcie, wymienić przynajmniej z 50 innych parametrów, którymi będziemy jeszcze w stanie opisać pojedynczego użytkownika. I tu znowu, przemnożone razy, powiedzmy, 100 milionów odsłon powoduje, że tych danych jest mega dużo. Więc nasze podejście było takie, dobrze, mamy dane, więc jeżeli weźmiemy te dane i weźmiemy jakiś algorytm, no to uzyskamy to, co my chcemy. Tak? Natomiast okazało się, że ta kluczowa część, ten algorytm, jest mega trudny do napisania w takim podejściu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Dlaczego? To spróbujmy sobie rozważyć to na takim prawdziwym przypadku, który możemy sobie tutaj wspólnie omówić. Zamieńmy się troszeczkę rolami. Teraz ja jestem klientem, przychodzę do was, deweloperów i mówię, słuchajcie, tak, chcę zamówić sobie przykładowo taki serwis. To jest jakiś tam przykład. To jest platforma, powiedzmy, gdzie możecie kupować, sprzedawać samochody. Więc tutaj dużo o kradach było mówione, więc jeżeli zrobimy jeszcze jednego krada, to się nic chyba w historii nie stanie, tak? Więc przy takim postawionym wymaganiu wszystko jest okej. Okay. No dobra, no tutaj chyba wielkiej filozofii nie ma. No, parę encji w bazie, wyszukiwarka, jakiś moduł administracyjny, rejestracja użytkowników, coś takiego. No, ktoś tutaj coś widzi skomplikowanego? No myślę, że na tym etapie chyba nie. Ale ja jako klient jeszcze sobie dorabiam takie wymagania. Chcę, żeby użytkownicy tej mojej platformy mieli taką możliwość wyceny swojego samochodu. To znaczy, że ja mogę uzupełnić jakiś formularz, wpisać na przykład, ok, ja sprzedaję Forda, powiedzmy, nie wiem, Forda K, tam z 98 roku, taki przebieg i tak dalej, i chcę dostać realną wycenę tego samochodu, możliwie z jak najmniejszym błędem. No dobra, to już chyba troszeczkę komplikuje system. Natomiast ja sobie jeszcze dorzucę wymaganie. I chcę, żeby ten system, jeżeli użytkownik wystawi mi jakiś samochód za jakąś kwotę, dodatkowo mi jeszcze miał informację, jaka będzie szansa sprzedaży tego samochodu. Procentowa. Ewentualnie jaki będzie czas, który musi opłynąć od momentu opublikowania tego zgłoszenia do estymowanego czasu sprzedaży. I żeby było jeszcze ciekawiej, bo to są takie, powiedzmy, feature dla użytkownika. Jeszcze z perspektywy mojego biznesu, ja chcę, żeby to dla mnie zarabiało. Chcę, żebyście wy, jako deweloperzy, zaaplikowali mi w tym systemie takie mechanizmy, które doprowadzą do tego, że ja na tym zarobię największą możliwą, że tak powiem, pulę pieniędzy. Przykładowo, jeżeli przychodzi użytkownik, który wpisał do, powiedzmy, do wyszukiwarki Ford, tak, i gdzieś tam przeszedł do nas z internetu, co mu należy pokazać? Samochody, nie? Jakie? Marki Ford, dobrze. Jakie? Które? To jest taka platforma, gdzie jesteśmy po prostu pośrednikiem. Tak? W sensie użytkownicy mogą do mnie przyjść, wrzucić jakiś samochód. Ja, no takie, powiedzmy, oto moto. Słucham? Procent od sprzedaży. No chociażby, nie? Po co na przykład na pierwszej stronie pokazywać samochody, które wiszą od pół roku i na przykład w ogóle nie są sprzedawane? Bo na przykład są, nie wiem, nie ma półmaski. Albo na przykład można wykorzystać tonę informacji. Jeżeli do nas użytkownik przychodzi i gdzieś tam na przykład w refererze on czytał, przyszedł do nas ze strony, czytał na przykład, nie wiem, o Mondeo czwartej generacji, no to pokażmy Mondeo, prawdopodobnie jest zainteresowany Mondeo. Tak? Skracamy tą drogę do jego, że tak powiem, do jego sukcesu. Tak? Podsuwając mu te informacje jakby pod nos.
I zobaczcie, że tak naprawdę, dobra, z takiego prostego kurda się troszeczkę ten system już skomplikował. I idąc dalej, możemy sobie zacząć to jeszcze bardziej komplikować. Dobrze, tutaj powiedziałem, ok, wyestymujmy tą jakąś najbardziej prawdopodobną cenę, ile ten samochód powinien kosztować i zobaczmy w ogóle, czy użytkownik jakąś kwotę chce wpisać, tak? Problem jest taki, że... Oj, przepraszam. O, zaraz do tego wrócimy. A te wszystkie dane, te wszystkie samochody są opisane przez dziesiątki parametrów. Przez dziesiątki. Ewentualnie być może przez setki. Jesteśmy w stanie, myślę, że naprawdę wskazać bardzo wiele czynników. Marka, model, rok produkcji, przebieg, tak? Ilość biegów, data ostatniej wymiany jakiegoś tam komponentu w samochodzie, ilość, nie wiem, awarii czy czegoś takiego, to wszystko będzie miało wpływ na wycenę. Tak? I teraz, dobra, jak byście podeszli do takiego tematu? Być może trzeba by powiedzieć do klienta, dobra, w sensie wy mówicie do mnie, podaj nam algorytm, jaki służy do wyceny. Na przykład takim się algorytmem Dekra posługuje, tak? Do wyceny samochodów. Dobra, to jest jedno z podejść. Tak? W sensie system ekspertowy. I skończymy z litanią ifów, które trzeba będzie modyfikować. Tak? To trzeba będzie modyfikować, ponieważ ten system będzie jakby żył i te parametry się będą zmieniać. Tak? Będą dochodzić nowe modele samochodów i tak dalej, i tak dalej. Ale klient mówi do was jeszcze coś takiego. No dobrze, ale ja mam dziesiątki tysięcy transakcji historycznych. Ja wiem, za ile te samochody były sprzedawane, za ile były wystawiane, ile one sobie wisiały i tak dalej. Ja mam te dane. Jestem w tym biznesie od 10 lat. Tak? I to w ogóle, jeżeli klient tak mówi, to w ogóle otwiera nowe możliwości. Przepraszam, że tak skaczę, ale zmieniłem sobie kolejność. Przypadkowo. Dobra, no więc pytanie jest, jak do tego podejść? Jak do tego podejść i rozwiązać ten system z troszeczkę innej strony, niż jesteśmy przyzwyczajeni, tak? W sensie nie pisać tego z przysłowiowymi ifami. Jak sama nazwa tej prezentacji skanuje, można podejść z machine learningiem, z takim podejściem machine learningowym. Co to właściwie jest? Bo to jest, machine learning to jest obecnie hype, tak? W sensie, gdzie nie wpiszecie w Google machine learning, dostaniecie dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy stron, a w Dolinie Krzemowej tam pewnie pół startupów jest machine learning. W takim bardzo dużym uproszczeniu, to jest taka definicja, którą w 98 Mitchell podał, że możemy powiedzieć, że program się uczy na jakimś doświadczeniu E wykonywania jakiegoś zadania T z jakąś dokładnością P, jeżeli skuteczność wykonywania tego zadania rośnie wraz z doświadczeniem. Ale to jest taka doba, to jest takie typowo akademickie, z tego nic nie wynika. Nie? Dobra, natomiast tu się pojawia kilka kluczowych rzeczy. A więc pierwsze zadanie. Nie, zobaczcie, że z naszej perspektywy, w sensie nas, deweloperów, którzy będą taki system robić, prawdopodobnie takim zadaniem będzie szacowanie tej ceny tego samochodu, jak ona powinna być, ewentualnie szacowanie szansy sprzedaży, ewentualnie szacowanie prawdopodobieństwa kliknięcia w poszczególne pozycje na stronie. Tak? W rzeczywistości w wielu przypadkach, jeżeli nie w większości, a jeżeli nie we wszystkich, każdy z tych zadań, które my tutaj sobie wymyślimy jako takie biznesowe, da się przełożyć na jedno z takich zadań typowo algorytmicznych, typowo machine learningowych. Być może jest to problem klasyfikacyjny, gdzie my musimy sklasyfikować, czy ten użytkownik jest użytkownikiem, w którego warto inwestować, czy nie. Czy to jest użytkownik zainteresowany tym, czy nie. Czy to jest na przykład temat takiej regresji, że my musimy na podstawie jakichś parametrów wejściowych estymować wartość liczbową, jakąś ciągłą, typu na podstawie tych wszystkich parametrów, które nam opisują samochody, musimy estymować tą cenę, za ile to się sprzeda. Tak? Czy to jest na przykład temat dotyczący klastrowania danych, czyli mamy całą pulę użytkowników, nie wiem, 100 tysięcy użytkowników na naszą witrynę wchodzi, my musimy sobie ich sklastrować. Okej, okay, to jest klaster użytkowników, to są boty. Nie wyświetlać im reklam, bo nie ma sensu przepalać kasy. Tak? A to jest klaster użytkowników, którzy coś już u nas kupili, są naszymi klientami, więc dla nich możemy coś innego zrobić. Tak? Dwa pozostałe zadania typu redukcja wymiarów to są wyciąganie tak zwanych reguł asocjacyjnych. To są już takie troszeczkę bardziej zaawansowane rzeczy, natomiast też przydatne. Oczywiście tych zadań typowo maszyn treningowych jest znacznie więcej. To są tylko takie najważniejsze, chyba najczęściej używane. I w rzeczywistości cokolwiek byście wymyślili, to się do tego sprowadzi. Przykład. Jeżeli mamy
jakieś parametry tych naszych samochodów. Tak? Na przykład, nie wiem, tu jest pojemność, nie wiem, tu jest przebieg, a tu jest cena. Dla uproszczenia tylko dwa wymiary, bo byśmy mieli problem z ujęciem, nie wiem, 40 wymiarów na tym. No to powiedzmy, nasze dane, które nam klient dostarcza, w takim modelu układają się w jakiś tam sposób. Zadaniem naszego algorytmu machine learningowego będzie znalezienie w tym wypadku jakiegoś takiego modelu, który do tych danych się dopasuje. Tutaj widzicie taki bardzo prosty model liniowy. Ta kreska tutaj ma taką pewną specyficzną własność, to znaczy ona od każdego tych punktów jest oddalona o minimalny taki współczynnik, który powoduje, że to jest linia, która nam zapewnia najmniejsze ryzyko błędu, zwana regresja liniowa. Tak? Czy to jest dobre dopasowanie? Jeżeli byśmy mieli taki estymator na podstawie takich dwóch tych składników naszej ceny, no, prawdopodobnie nie, no bo tutaj będzie miało bardzo mocne rozstrzały. Tak? Natomiast takie dopasowanie, jeżeli byśmy nasz model machine learningowy nauczyli za pomocą takiej krzywej, no to dopasowanie będzie znacznie lepsze. Tak? Ta cena wynikowa w wielu przypadkach, tak jak na przykład tutaj widzicie, będzie poddawana znacznie mniejszemu ryzyku błędu. To jest model regresyjny. Tak? To znaczy my na podstawie różnych wartości liczbowych estymujemy sobie jakąś wartość ciągłą, w tym wypadku cenę. Możemy też sobie wyobrazić, że klastrujemy nasze dane automatycznie na jakieś tam poziomy. Na przykład, nie wiem, tutaj mamy ten nasz dataset został podzielony automatycznie na pewne grupy. Na przykład użytkownicy. Boty bardzo odległe od pozostałych użytkowników. Użytkownicy, powiedzmy, z górnej półki, średniej, no i tacy, w których być może nie warto inwestować, bo oni tylko na chwilę zajrzeli. Okej, to jest kwestia zadania, do tego jeszcze wrócimy. W tej definicji jeszcze pojawiło się coś, że ten model musi się uczyć na jakimś doświadczeniu. Tak? Może. Więc doświadczenie. A w przypadku machine learningu tych metod uczenia tego modelu jest kilka. Możemy ten model uczyć pod tak zwanym nadzorem, to znaczy możemy powiedzieć tak, dobra, słuchaj, tu jest 100 tysięcy danych wejściowych, opisanych przez te parametry wejściowe i my wiemy, jaka była na przykład cena takiego samochodu, więc na podstawie tego naucz się i znajdź sobie tą regułę i estymuj mi tą cenę. Natomiast mamy tą daną wejściową, tak? My znamy tą cenę, za ile ten samochód został finalnie sprzedany i za ile został finalnie, powiedzmy, wystawiony. Więc możemy powiedzieć, że to jest uczenie pod nadzorem. Dostarczamy dane o wynikowej klasyfikacji naszych danych, o wynikowym algorytmie na wejściu. Możemy też uczyć nasz algorytm bez nadzoru. To znaczy, wrzucamy do niego dane i patrzymy na wynik. Tak zwany algorytm Cummings. Być może mieliście to na uczelni. Algorytm, który wam sklastruje automatycznie dane pod zadanymi kryteriami i dostaniecie w klasyfikację bez waszej ingerencji z przodu. Znaczy, wy możecie na przykład sobie włożyć do waszego algorytmu dane użytkowników, wszystko, co o nich wiecie. Jeżeli dostarczycie do tego algorytmu mechanizm, za pomocą którego on może tych dwóch użytkowników w jakiś stopniu porównać, to on wam ich sklastruje. W zależności od algorytmu możecie na przykład parametryzować ilość klastrów. Czy to ma być sklastrowane na dwa klastry, na trzy, na pięć. Oczywiście jest trudność wyliczenia tego, jaka liczba klastrów jest optymalna. Oczywiście znowu jest na to algorytm, który wam powie, jaka liczba klastrów jest optymalna. Tak? Czyli uczenie pod nadzorem, kiedy wy dajecie feedback na początku do algorytmu i mówicie mu, że co wygląda, jaka jest cena sprzedaży takiego, a nie innego samochodu, ewentualnie takie uczenie bez nadzoru. Jest też takie uczenie z takim, powiedzmy, sprzężeniem zwrotnym, to znaczy system nie dostarcza ci informacji ani na wejściu, ani w sensie na początku, ani on się nie uczy bez nadzoru. On się uczy na poziomie feedbacku ze środowiska. To znaczy, powiedzmy, jeżeli byście pisali algorytm, który, nie wiem, przechodzi labirynt albo gra w jakąś grę, nie wiem, powiedzmy w domino, w wacaby, szachy mogą być dosyć skomplikowane, tak? To jakby ten algorytm będzie miał ten feedback, że jakiś ruch był dobry w przyszłości. Okej, zrobiłem taki ruch, ale za chwilę straciłem pionka. To był zły ruch.
I o ile do gry, powiedzmy, w Wasabi taki algorytm byłby dobry, no to taki algorytm, powiedzmy, tego, ten reinforcement learning, nie byłby dobry do uczenia samochodu jazdy. Walnąłeś drzewo. Nie, trzeba było skręcić w lewo. Widzicie, z jednej strony mamy jakieś zadanie, które my chcemy zrobić, i mamy też jakiś paradygmat, w jakim modelu będziemy ten model uczyć. I musimy też powiedzieć o jakiejś miarze dokładności, tak? W sensie o jakiejś dokładności. Raczej się nie spodziewajmy, że nasze algorytmy zostaną wytrenowane ze stuprocentową skutecznością. A jeżeli by się tak udało, to naprawdę wow, nie? W rzeczywistości dokładność na poziomie 97-99% jest fantastyczna w wielu przypadkach. Oczywiście można wiele zrobić, żeby tą dokładność podnosić, tak? Można wiele zrobić, żeby ten algorytm wasz tuningować. Znaczy, czy on ma na przykład bardziej się pomylić w jedną lub w drugą stronę, ponieważ musicie sobie coś za coś, tak? Albo będziemy robić false positive, albo true negative, w zależności, w którą stronę chcecie. Słuchajcie, jeżeli kiedyś tak się interesowaliście chociaż tym troszeczkę takim tematem, czy machine learningu, czy data science, bo te tematy są bardzo często się przenikają ze sobą, to zobaczycie taki wykres wieny. Tak? Z jednej strony mamy jakąś wiedzę domenową, z drugiej strony mamy jaką wiedzę matematyczną i statystyczną. Ja dzisiaj bardzo żałuję, że na statystyce na zajęciach spałem. Tak? Dla mnie to było wtedy mega nudne. Natomiast dzisiaj wreszcie widzę, po co mi to by było potrzebne. Tak? I mamy jakieś takie umiejętności, powiedzmy, typowo deweloperskie. I teraz te obszary się gdzieś przenikają. Tak? Jeżeli się przenikają na tym takim etapie, że okej, potrafimy coś programować, mamy wiedzę domenową, ale nie znamy matematyki, nie znamy statystyki, to jest taki sygnał ostrzegawczy. Tutaj się coś wydarzy źle. Albo my nie zrozumiemy danych, które przetwarzamy, albo nie będziemy potrafili właściwie zaaplikować i wyniki, które uzyskamy, będą, krótko mówiąc, do bani. Tak? Połączenie takiej wiedzy matematyczno-statystycznej z wiedzą taką domenową to jest typowy research, tak? Który od pewnie, nie wiem, lat 15 czy 10 funkcjonuje na rynku. Z kolei połączenie matematyki i tych takich umiejętności deweloperskich, gdzie my tutaj chyba tak naprawdę jesteśmy świetną grupą docelową, to jest właśnie machine learning, tak? W sensie, no i w środek, jeżeli połączymy to wszystko, to mamy tak naprawdę data science. Jest też alternatywna wersja tego obrazka, która pojawiła się że tak powiem, po ujawnieniu przez Snowdena projektu PRISM, tak, że to wcale nie są trzy kółka. Jest jeszcze czwarte. Jeżeli do tego dodamy złość, tak, i chęć czegoś sprowokowania, czegoś negatywnego, to tak, ten etap tutaj wcale nie jest taki groźny, jak się okazywało wcześniej. Tak, tutaj mamy ten tradycyjny machine learning. Też mamy takie coś. Jeżeli połączymy złość z wiedzą domenową, to otrzymamy być może przeciwników Jamesa Bonda kolejnych. Tak i kolejne tam obszary, które gdzieś tam powstają. Natomiast kluczowe jest to, co jest w środku. W środku jest NSA. Oni wiedzą wszystko i jeszcze się być może charakteryzują troszeczkę tym. No dobrze, słuchajcie. Na tym etapie powinniśmy wiedzieć, że tak naprawdę możemy w jakimś stopniu na podstawie przeszłych obserwacji, przeszłych zachowań, ewentualnie na podstawie jakichś danych, nauczyć pewien algorytm podejmowania decyzji na przyszłość. I jesteśmy w stanie te decyzje zaaplikować do biznesu. Jeżeli my to zrobimy dobrze, to tak naprawdę nasz biznes może, po pierwsze, my będziemy mieli znacznie łatwiejszą robotę, a nasz biznes może naprawdę fajne efekty, że tak powiem, uzyskać. Dobra, troszeczkę na temat praktyki, jak do tego właściwie podejść. Dobra, wróćmy na chwilę do tego naszego serwisu. Tak? Mamy ten serwis. Jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, dane plus algorytm to będzie sukces. No więc jak moglibyśmy sobie tutaj opisać dane? Dobra, dostarczam wam dane jako klient, CSV-kę, no bo być może więcej nie trzeba, dane z Excela. Marka, model, rok produkcji, przebieg, naprawy serwisowe i tak dalej, no i cena. Dobra, są dane. Dostaliśmy dane na wejściu, wszystko jest tacy. Aplikując teraz ten koncept machine learningowy, dochodzimy do czegoś takiego, że to będzie wyglądało prawdopodobnie w ten sposób. Mamy jakieś takie dane uczące, tą próbkę dostarczoną od klienta, która opisuje faktycznie to, co tam się dzieje. Uczymy jakiś model, jakiś algorytm, trenujemy za pomocą tych danych i uzyskujemy jakiś tam być może klasyfikator lub model regresyjny. Natomiast to, co my potem robimy, to tak naprawdę przekazujemy do tego algorytmu już dane prawdziwe od naszego użytkownika. Tak? Przychodzi potem ktoś nowy, jakiś nowy użytkownik,
wpisuje nam dane w formularzu, my te dane odbieramy w aplikacji, wkładamy tutaj, tak? Przekazujemy do modelu i dostajemy informację. Dobra, to modelu będzie kosztowało 120 542 zł. I tak dalej. Natomiast połączenie czegoś takiego, to jest nasze pierwsze podejście w jednym projekcie. Tak dokładnie zrobiliśmy. I okazało się, że to jest przepis na porażkę. Tak, to jest przepis na porażkę, tylko bardzo trudno ją zrozumieć. Początkowo. Dlaczego? Problemów jest kilka. Pierwszy, trzeba popatrzeć na dane. Słuchajcie, co w tych danych jest nie tak? Co może być nie tak? Co budzi naszą, waszą czujność? To jest... No, tak, za mało. No, to przewidziałem. Dobra. Słucham? Rozbieżność w latach? No, dobra, to jest tylko wycinek. Nie załóżmy, że tych danych faktycznie tam było sporo. Tak, dobra, tutaj hasło, za mało parametrów. Znaczy, dobra, zobaczcie, że to Mondeo, tak, kosztuje, miało taki przebieg, kosztuje tyle, taki, okej, okay, no przebieg relatywnie nieduży, ta sama cena tutaj, ale cena jest znacznie niższa. Dlaczego? No potencjalnie, być może okazało się, że tak, że w tej kolumnie tych kosztów napraw i serwisu te rzeczy zostały połączone i warto by je rozdzielić, ponieważ to wnosi nową informację do naszego modelu, tak. Tutaj było naprawy serwisowych 9 tysięcy, ponieważ ktoś dbał o ten samochód, który regularnie wymieniał olej w autoryzowanym punkcie obsługi i tak dalej i miał bardzo mało napraw, bo na przykład tylko lusterko wymienił, a tutaj ktoś w ogóle nie dbał o naprawy serwisowe, no ale zaliczył ostrego dzwona. Tak, jeżeli sumujemy te informacje, kluczowy aspekt nam umknął. Dobra. Dodajmy sobie jeszcze coś takiego. Doszło nowe Mondeo. Taki sam przebieg, takie same koszty, inna cena. Co mogło być przyczyną? Słucham? Kolor. Nie no, wbrew pozorom to jest bardzo istotne. Kiedyś tak było, tak? Że samochody tam białe, mat się bardzo słabo sprzedawały, no to ich cena była niższa. To tutaj w tym przypadku chodziło mi o to, że jedno Mondeo jest innej generacji. Wszystkie pozostałe parametry są takie same, natomiast cena jest inna, ponieważ ten samochód jest poprzedniej generacji i nie jest już produkowany. Dobra, i widzicie, na tak prostym przykładzie już widać, że te dane były totalnie niewystarczające. Jeżeli byśmy wytrenowali model na podstawie czegoś takiego, to on by po prostu nie działał, by nie działał. Jeżeli by tak do tego tematu podejść naprawdę uczciwie, to tutaj powinno być tych parametrów kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset. Tak? Jeżeli, okej, okay, co nam ta mówi, ta kolumna, że było 9 tysięcy kosztów napraw, ale jakich, tak? Okej, okay, mamy fajną informację, że wiemy, ile ten samochód być może kosztował na początku, tak, więc jesteśmy sobie w stanie oszacować. Dobra, to jest na przykład, nie wiem, 3% wartości samochodu, to jeszcze relatywnie niedużo, tak? Ale na przykład, jaka była średnia cena naprawy, ile tych napraw było, to są wszystko rzeczy, które będą miały znaczenie, tak? Jedna naprawa za 9 tysięcy to prawdopodobnie coś poważnego, nie? 3 za 3 tysiące, no okej, okay, no coś tam się mogło stać. Ktoś miał po prostu pecha. W rzeczywistości, jeżeli byśmy to robili, można by sobie dodać taki jeszcze bardzo nie... ten model rozszerzyć o atrybuty, takie, które nie pochodzą bezpośrednio od samochodu. Na przykład takie. Ile razy w ogłoszeniu się pojawiło słowo igła i Niemiec płakał. Tak? Jeżeli to się pojawiło, to prawdopodobnie coś mogło... Należałoby się temu być może uczciwie przyjrzeć. Tak? Słucham? Tak, i mało jeżdżony tam przez kobietę i tak dalej, nie? Do kościoła. No, wiecie, jeżeli takie coś się... To jest wiedza taka popularna, nie? Którą się wie, więc jeżeli widzicie takie coś w ogłoszeniu, to chcielibyście takie auto, no trzeba by je tam gruntownie sprawdzić, nie? Ewentualnie, co jeszcze można by dodawać? Być może warto by tutaj te dane połączyć jeszcze z użytkownikiem. Czy ten konkretny użytkownik sprzedał już na tym portalu jakiś samochód? Jeżeli na przykład sprzedał, nie wiem, jeden samochód 5 lat temu, okej, no być może to jest po prostu normalny użytkownik. Jeżeli on sprzedał 48 samochodów w ostatnim roku, to jest to prawdopodobnie komis, który będzie te samochody przewalał tak, że lepiej tam nie zaglądać. Widzicie, dobra, to jest jakby pierwszy etap. Zrozum swoje dane. Zrozum co one opisują i jak są skonstruowane.
tylko widzicie, to jest też połączenie tej troszeczkę tej wiedzy domenowej, nie? Troszeczkę trzeba tej domeny, w której my się poruszamy, no troszeczkę trzeba ją poznać, żeby wiedzieć, czy te dane są właściwie reprezentowane w naszych danych wejściowych. Jak można do tego podejść? Można zrobić tak zwaną analizę eksploracyjną. Zobaczyć, jak te dane są zwizualizowane, nie patrzeć tylko na liczby, nie wiem, jaka jest średnia, jaka jest mediana, jakie jest odchylenie standardowe, tylko je zwizualizować. Dlaczego? To jest czasami w ogóle wychodzą kosmiczne rzeczy, na przykład kwadrat Ancomba. Te dane, tylko takie, możecie sobie zobaczyć to w internecie, to są punkty na układzie współrzędnych i wyliczone na podstawie ich krzywa, natomiast te punkty, okej, one wyglądają totalnie inaczej, natomiast jeżeli byście wyciągnęli z nich jakieś tam mediany, odchylenia standardowe i tak dalej, to dostaniecie dokładnie te same wartości, co do setnego miejsca w przecinku. Natomiast one wyglądają zupełnie inaczej i opisują zupełnie inne dane. Dlatego jeszcze raz, trzeba po prostu zrozumieć swoje dane. Natomiast te dane, które uzyskacie od klienta, przetworzycie, wyczyścicie i tak dalej, zrozumiecie, one powinny wejść na coś, co często się nazywa machine learning pipeline. To jest taki ciąg zdarzeń, które finalnie skutkują tym, że ten model zostanie przygotowany. Jeżeli mówimy tutaj o jakimś pipeline, to znaczy, że tam nie będzie prawdopodobnie jeden łańcuch i taki modelowy wzorzec, jak wygląda taki model uczenia maszynowego, wygląda tak. Tak w przelocie, w takim skrócie. Na początku musicie zebrać jakieś dane, tak? I je wstępnie przetworzyć. Być może w tych danych, które uzyskacie, będą luki. Nie wiem, na przykład w danym ogłoszeniu nie będzie podanej marki samochodu, nie będzie producenta, będzie literówka. Trzeba to poprawić, bo ten model się źle wytrenuje. Tak? Okej, być może potem trzeba wprowadzić jakiś sampling. Jeżeli dostajecie próbkę 2 milionów danych, to nie ma sensu się uczyć na wszystkim. Wystarczy wziąć 100 tysięcy, być może. Zazwyczaj warto też podzielić te datasety na taką próbkę uczącą i próbkę, na której będziecie ten model testować. Taka zwykła technika. Bierzemy 60% datasetu jako próbkę, na której będziemy się uczyć, 20 na tak zwaną cross-walidującą i 20 na testową. Okej, i jesteśmy w stanie coś powiedzieć. To będzie potem w necie, więc jak będziesz chciał, to sobie będziesz mógł też zobaczyć. Okej, natomiast później uruchamiamy już właściwie naszą, że tak powiem, kobyłę algorytmiczną. Ponownie te dane przetwarzamy tak wstępnie. Co w nich robimy? Musimy się zastanowić, przeprowadzić tak zwany feature selection. Jakie feature, jakie atrybuty tych modeli, w sensie tych danych, są właściwie istotne? Wyeliminować duplikaty, wyeliminować kolumny, które są ze sobą powiązane, skorelowane. Być może warto przeprowadzić tak zwany feature scanning. Zobaczcie na przykład, jeżeli mówimy o tym, że jeden samochód miał kosztów naprawy za 9 tysięcy, drugi miał za 9 tysięcy, to co to oznacza? To nic nie oznacza. Te dane nie są zeskalowane, ponieważ być może te 9 tysięcy dla Forda Mondeo za 100 tysięcy, okej, to jest jakaś, wiadomo ile to jest, tak? W tym przypadku to jest 9%, ale 9 tysięcy powiedzmy w maluchu, tak? To prawdopodobnie nowe dwa maluchy zbudowaliśmy, nie? Więc warto by sobie jakąś wiecie, sprowadzić to do wspólnego mianownika, nie? I to jest wszystko jeszcze zanim w ogóle my zaczniemy odpalać ten algorytm. Jeżeli mamy takie dane już przetworzone, przygotowane, przeczyszczone, zeskalowane, okej, możemy zacząć uczyć nasz algorytm. Po czym znowu przeprowadzić pewną optymalizację, post-processing, być może nasz algorytm będzie trenował 20 różnych modeli i na końcu w post-processingu wybierze tylko jeden z nich po iluś tam przebiegach cross-walidujących. I wreszcie to się kończy finalnym modelem, na którym można sobie przetestować. Widzicie? To nasze pierwotne rozwiązanie, gdzie po prostu na pałę za przeproszeniem wrzuciliśmy to wszystko do naszego algorytmu, oczekaliśmy wyniku i się zdziwiliśmy, kontra to, jak to właściwie powinno wyglądać. To jest oczywiście przykład dla uczenia pod nadzorem, tak? Dla modeli, dla algorytmów uczących bez nadzoru lub ze sprzężeniem zwrotnym, to troszeczkę inaczej będzie wyglądać. Okay. Natomiast zobaczcie, że tak naprawdę to, co my uznajemy za machine learning, czyli to uczenie algorytmu, jest tylko jednym takim klockiem tej całej układance. Oczywiście, jeżeli zrobimy to źle, no to wiadomo, że finalny efekt będzie słaby. Nie? Natomiast ogólna koncepcja, ogólny efekt naszego algorytmu, naszego rozwiązania i jego skuteczność zależy od wszystkich podjętych kroków.
Jeżeli na którym z nich zrobimy błąd, to tak naprawdę to on wyjdzie tutaj. Przykład, o którym wcześniej rozmawialiśmy na korytarzu. Tak? Andrew Ng, taki dosyć znany naukowiec, który w Yahoo prowadzi machine learning, opisywał, że w jednym z amerykańskich zespołów zespół skoncentrował się na podniesieniu skuteczności jednego z takich bloków. Pracował kilka miesięcy, ponieważ wierzył, że to poprawa tego elementu podniesie o ileś tam procent skuteczność finalnego modelu. W rzeczywistości podniósł poniżej 1% po kilku miesiącach pracy, ponieważ zapomnieli o pozostałych jakichś aspektach i że i tuningowali nie ten element, który trzeba. Natomiast to, co właściwie jesteśmy w stanie zrobić, tak, wybierając nasz algorytm, to znowu z kolei, czy uczymy rozpoznawać obiekty, nadając im jakąś klasyfikację, czy używamy algorytmu klastrującego, czy chcemy wyliczać tą wartość jakąś taką numeryczną, czyli robić tak naprawdę regresję, to z kolei mamy całą gamę algorytmów. I znowu, czy chcemy używać algorytmów liniowych, nieliniowych, drzew decyzyjnych itd., itd., czy dla klasyfikacji, czy dla regresji, jest cała gama algorytmów. Pod każdym zazwyczaj jest jakiś pakiet programistyczny, dzięki którym możemy to zrobić. Uwierzcie, tego się nie pisze, nie wiem, jeżeli mielibyście zadanie zaimplementować sieci neuronowe, w sensie napisać projekt, który będzie wykorzystywał sieci neuronowe, to nie będziecie pisać sieci neuronowych od zera, wybierzecie jakąś paczkę, która wam to zapewni. Tak? Jeżeli jesteście zaznajomieni z takim językiem R, dla powiedzmy obliczeń statystycznych i obróbki danych, to jest taki świetny pakiet o nazwie Caret, który jest tak naprawdę gatewayem do wszystkich innych bibliotek. Używacie jednej biblioteki o wspólnym interfejsie i macie dostęp do kilkudziesięciu, bodajże chyba 100 różnych algorytmów, podzielonych na te wszystkie grupy. To, co należy stąd zapamiętać, to ten element, w sensie to trenowanie tego algorytmu jest tylko jednym elementem, jednym wąskim elementem w całym tym procesie. Natomiast jak to w praktyce wygląda? Dwa takie szybkie przykłady. One są w R, natomiast ja wam chciałem tylko wytłumaczyć jedną rzecz. To jest taki klasyczny zbiór wejściowy, tak zwane irysy. Tak? Ktoś ileś tam lat temu po 50 irysów poszczególnych trzech gatunków cetozy, verginiki w wersji kolor pomierzyli długości kwiatków, tak? Szerokość i wysokość. To są kawałki tych płatków. Plus informacja, do jakiego to rzeczy należy. Jeżeli byśmy sobie namalowali, zrobili tak zwaną analizę eksploracyjną, czyli zwizualizowali to, to byśmy zobaczyli coś takiego, że pomiędzy poszczególnymi tymi parametrami istnieją jakieś zależności. Tak? Tu ewidentnie istnieje zależność. Te dane się układają w jakichś tam klastrach. Natomiast jeżeli byśmy mieli powiedzieć, OK, to jak to sklasyfikować, które z tych kwiatków należą do poszczególnych gatunków, no to będzie troszeczkę trudne. Jakbyście sobie tak popatrzyli na te liczby, to dosyć trudno będzie przedstawić tak matematycznie, w sensie programistycznie, napisać jakieś ify, które będą klasyfikowały wam poprawnie nowe dane. Natomiast, okay, tu będzie przykład klasyfikacji, gdzie automatycznie sobie jakimś tam algorytmem to zeskalujemy. Gdzie ten tool automatycznie dla was to zrobi. W sensie te dane zostały sklasyfikowane i odpowiednio pokolorowane na tym wykresie. I okazuje się, że ten algorytm ma dosyć wysoką skuteczność. Tak? Jedynie w trzech przypadkach się pomylił. To jest algorytm Edda akurat w tym wypadku. Natomiast okej, kodu nie było dużo. Tak naprawdę uruchomienie algorytmu, przekazanie kilku kluczowych informacji, koniec. Mamy te dane klastrowane. Ta cała reszta to są tak naprawdę, to jest tylko i wyłącznie podgląd, taki debug, co my właściwie zbudowaliśmy. To jest, okej, to jest klasyfikacja. Na podstawie danych wejściowych nauczyliśmy, program sam się nauczył. Myśmy mu nic nie powiedzieli, on się sam nauczył informacji rozpoznawać kolejne kwiatki. Drugi przykład, do czego można wykorzystywać tak naprawdę szukanie reguł asocjacyjnych. Jest taki publiczny dataset, dosyć hardkorowy, który mówi o danych o osobach uratowanych z Titanica. No, okej, 2200 osób i o każdej z nich dostajecie informację, czy jest osobą dorosłą, czy jest dzieckiem, czy się uratowała, czy nie, czy jakiej jest płci, ewentualnie jakiej jest klasy, tak? To znaczy, czy jest załogą,
czy była na pokładzie trzeciej klasy, drugiej, pierwszej i tak dalej, i tak dalej. Pytanie jest takie, które z tych czynników były wiodące, że ta osoba się uratowała? Dlaczego? Dobre, dobre, nie wiem, zaraz zobaczymy. W rzeczywistości to jest zadanie troszeczkę trudne, w sensie tych... Na pewno kapitan się nie powinien ratować, nie? Bo kapitan schodzi z ostatni. Dobra, ale wiecie, to jest dosyć problematyczne, w sensie tych okej, tak naprawdę mamy trzy parametry i ten outcome, tak? Czyli czy się uratowała, czy nie. I teraz trzeba by znaleźć tę regułę. I okazuje się, że znowu, to będzie dosyć trudne. Jak jeszcze dojdzie wam, że tych parametrów wejściowych macie kilkadziesiąt, to życzę powodzenia robić to na piechotę. Czy tak na piechotę, w sensie w kodzie. Okej, natomiast z kolei znowu, tutaj machine learning znowu przychodzi na pomoc z algorytmami do miningu reguł asocjacyjnych, tak zwanych. W tym wypadku algorytm a priori uruchomiony nam powie, troszeczkę, jak ktoś będzie chciał, to ta prezentacja będzie dostępna w necie, tak? To wam powie, że tak naprawdę uratowały się przede wszystkim dzieci z drugiej klasy, tak? I że to miało największy wpływ na to, że ta osoba się uratowała i tak dalej. Poszczególne parametry są jeszcze opisane liczbami, które mówią faktycznie, jak to się tam pod spodem faktycznie mapuje. Ale faktycznie, kobiety, tak? I też jest z pierwszej klasy. A potem z drugiej, a potem z trzeciej. Dobra. Słuchajcie, natomiast do czego takie algorytmy się da zastosować? Pokazuje się tak naprawdę, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy odbiorcami takich algorytmów, albo o tym wiedząc, albo o tym nie wiedząc. Jeżeli używacie Spotify'a, to te wszystkie warto, żebyś posłuchał w tym tygodniu. To jest implementacja collaborative filteringu i analizy zachowań użytkowników w obrębie całego Spotify'a, tak? I wy jesteście odbiorcą wyniku tego algorytmu. Jeżeli używacie na przykład, nie wiem, włączacie sobie radio poszczególnego wykonawcy i macie tam podobni wykonawcy, to jest z kolei wynik algorytmu klastrującego podobnych wykonawców pod jakimiś tam kryteriami. Jeżeli używacie Amazona, albo zdarzało wam się kupować jakieś produkty na tego typu platformach i macie boksy typu rekomendowane dla ciebie, to pod spodem znowu algorytmy typu collaborative filtering i tak dalej, i tak dalej. Czy też Twitter, tak? Klasyfikacja tweetów, klasyfikacja użytkowników. Twitter, jeżeli byście zobaczyli w ogóle, co Twitter na GitHubie publikuje, to Twitter wydał bardzo fajną bibliotekę o nazwie Anomaly Detection. Jeżeli jesteście w stanie zebrać wasze dane z waszej aplikacji, nie wiem, liczbę requestów, liczbę użytkowników w ciągu godziny, minuty i tak dalej, to się namaluje w jakimś trendach, tak? To Twitter akurat na swoje wewnętrzne potrzeby wydevelopował bibliotekę, która wykrywa anomalie w tych danych i automatycznie będzie je raportować. Wykryć niektóre anomalie będzie bardzo proste, tak? Coś spada do zera. Żaden rocket science, nie? Albo coś skacze dziesięciokrotnie. No to są przypadki bardzo proste do wykrycia. Ale że coś skoczyło na 30 sekund o 45% do góry i od razu wróciło do normy, to wychwycić to za pomocą takiego zwykłego szukania jakichś minimum, maksimum, naprawdę będzie trudno. A te algorytmy sobie to wszystko poznajdują. Wreszcie Apple. Apple teraz razem z kilkoma innymi dostawcami pracuje na takim, to się chyba, na ostatnim slajdzie będzie nazwa tego, gdzieś mi to teraz uciekło. Natomiast daje możliwość wydevelopowania modeli tak zwanego deep learningu, osadzenia ich na device, nie wiem, na laptopie, na telefonie, w Apple TV, żeby te urządzenia mogły korzystać z wytrenowanego modelu. One nie będą odpowiedzialne za wytrenowanie tego modelu, to się będzie działo gdzieś tam na serwerach, ponieważ to zazwyczaj dosyć dużo mocy potrzebuje. Natomiast już taki finalny, przygotowany model może zostać wdrożony na device i aplikacja może z niego korzystać. Okej, teraz od takiej strony deweloperskiej, bo chyba tak naprawdę po takiej podbudowie, powiedzmy troszeczkę teoretycznej, warto by wiedzieć, jak to zrobić. Jeżeli jesteście używać jakichś platform cloudowych, tak, Azure, Google, czy Amazona, to one wszystkie mają już moduły machine learningowe. W przypadku Google to jest to Prediction API, w Amazonie to się po prostu nazywa AML. Tak, jesteście znowu tutaj bez linijki kodu praktycznie, włożyć jakąś CSV-kę, jakieś dane, które opisują wasze... Jesteście w stanie włożyć plik, który opisuje wasze dane. Oczywiście on musi być tam przeprocesowany i tak dalej, i tak dalej. I uzyskacie możliwość
czy to klasyfikacji, czy to liczenia regresji na takich danych wejściowych. W przypadku Azura nawet sobie jakoś tam ładnie zwizualizować można. Część z tych producentów otworzyła swoje frameworki ostatnio, tak na przykład TensorFlow czy Torch. Kilka dni temu na przykład eBay 13,5 terabajta danych o swoich użytkownikach gdzieś tam zanonimizowanych wystawił. Te dane można ściągnąć, można się nimi pobawić. Bo jakby z jednej strony to są, wiecie, to są narzędzia i algorytmy. Z drugiej strony dane wejściowe. Możecie je wyciągnąć z waszej aplikacji, coś się o internautach dowiedzieć, coś o waszych danych. Jesteście też w stanie ściągnąć jakiś publiczny dataset, typu na przykład z Movie Lensów, milion ocen filmów od użytkowników. I z własne IMDB, własnego Filmastera zrobić. Tak? Macie milion ocen. Nie musicie tego zbudowywać, budować gdzieś tam samemu. Jesteście w stanie to po prostu z jakiegoś publicznego datasetu ściągnąć. Na Amazonie, na S3 tych datasetów jest tyle. Jeżeli ktoś z was korzysta ze Sparka, jest na przykład taki framework DeepSense, polska rzecz, która akurat w Dolinie bardziej jest popularna. Jesteście zbudować predictive analytics na Sparku, tak? I wykorzystywać wasze dane machine learningowe, żeby to jeszcze robić wszystko w real time. Jeżeli jesteście użytkownikami Pythona, piszcie w Pythonie, jest świetna biblioteka o nazwie Scikit, która pokrywa niemalże wszystkie możliwe kombinacje algorytmów, w sensie czy to klasyfikacja, regresja, klastrowanie, preprocessing i tak dalej, tam jest kilkaset różnych algorytmów zaimplementowanych, gotowych do użycia, z bardzo fajnymi przykładami. Część z tych wszystkich takich znanych producentów, czy też projektów typu właśnie Spotify, czy GitHub, czy Google, czy Twitter, zerknijcie na ich GitHuby, tam jest tona świetnego softu, między innymi do tego. W przypadku na przykład Spotify'a, projekt o nazwie Anoy, jest to implementacja tak, algorytmu KNN, czyli katy najbliższy sąsiad, dzięki któremu jesteście w stanie włożyć do takiej pseudobazy danych jakieś informacje na przykład o użytkownika i wyciągać bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko, informacje o użytkownikach najbardziej podobnych, ewentualnie o itemach najbardziej podobnych. Czy też właśnie to dla Apple'a i iOS'a Deep Learning Kit, gdzie jesteście w stanie wytrenować taki model i ten finalny model włożyć bezpośrednio na device, na iOS-ie, na OSX-ie i tvOS-ie. Na Watchu nie będzie działać jeszcze. Dobra, słuchajcie, nie ma też tak, że wiecie, to nie jest znowu silver bullet, nie ma w informacji silver bulletów. To są korzyści i minusy. Korzyści myślę, że potraficie sobie, że tak powiem, dośpiewać sami. Natomiast jakie są problemy? Problemem jest to, że jeżeli źle zrozumiemy nasze dane i źle zrozumiemy wymagania, to możemy skończyć z czymś, co nie do końca będzie realne. To znaczy, zobaczcie, tutaj mamy w naszym modelu, w naszych danych wejściowych, mamy jakieś takie odklenie, jakąś taką próbkę, która gdzieś wyskoczyła poza skalę i zaburzyła nam w tym wypadku nasz model. Jeżeli pamiętacie to, co było wcześniej, to była taka ładna krzywa i należałoby prawdopodobnie tamtego modelu użyć, ponieważ na tym obszarze ten model będzie źle działał. Natomiast znowu, w tych wszystkich technikach machine learningowych są mechanizmy, które pozwolą wam takie coś wychwycić. Tak? Andrew NGO, o którym ja wspomniałem, dosyć znana postać, jeżeli będziecie chcieli kiedyś ten temat zgłębiać, to tak naprawdę polecam zacząć od niego. Jakby sprowadza cały proces machine learningowy do czegoś takiego. Czy twój algorytm działa dobrze na danych testowych? Nie, to znaczy, że dane wejściowe są złe. Tak? Spróbuj coś, spróbuj zmienić parametry, dodaj coś, odejmij, pokombinuj, zmień ustawienie algorytmu. I jeszcze raz, i jeszcze jedna pętla. Jeżeli na danych tych testowych wszystko jest ok, w sensie tych treningowych, no to jest kolejne pytanie, czy na danych testowych, które sobie wcześniej gdzieś przygotowaliśmy, ten algorytm działa dobrze? Jeżeli działa źle, to prawdopodobnie potrzebujemy więcej danych. I znowu, jedna, trzecia, czwarta, dziesiąta iteracja, aż w końcu dojdziemy do końca. To wszystko tak naprawdę powoduje, że potrzebujemy najpierw zrozumieć nasze wymagania, nasze dane i dopiero wtedy zacząć się bawić tymi rzeczami, bo każdy inny flow nie będzie działał. Natomiast tak to już na sam koniec, nie? Tych narzędzi, które tutaj pokazałem, ja tak tylko przez nie przeleciałem, specjalnie, ponieważ one się zmienią. Być może za pół roku będą zupełnie inne narzędzia. Jeszcze pół roku temu nie było mowy na przykład o jakichś tam modelach na Amazonie. Tak? Natomiast te idee, pod którymi to wszystko leży, no one są znane już od iluś tam lat, tak? I te idee są niezmienne. Więc tak naprawdę
zapoznajcie się z tymi ideami, do tego bardzo was zachęcał i nie pamiętajcie o tych tulach, one się zmienią, ok? I z mojej strony dziękuję. Słuchajcie, będę miał tylko jeszcze jedną prośbę, bo... O, już Tomek idzie tutaj. Żebyście chwileczkę zostali, bo to jeszcze będzie oficjalne takie zakończenie. Jeżeli będziecie chcieli coś mnie zapytać, to tu jeszcze będę, ewentualnie złapać mnie na Twitterze jednym albo drugim. Także jeszcze raz dzięki.